Ja byłem w Tłuszczu, w takiej myjni właśnie, bo sobie osikiem kolei. Tak, bardzo fajne mają takie coś, ale w Tłuszczu dopiero. W Sochaczewie dopiero będą robić, też mają taką bazę. Koleje mazowieckie mają właśnie bazę w Sochaczewie tutaj bliżej. Ale w Tłuszczu mają już nowoczesną myjnię. To głównie od pantografów takie smugi powstają.